Przyjaciele, witam was serdecznie. Za chwileczkę będziemy się modlić, będziemy uwielbiać Boga. Alleluja! Gdy znalazłeś się tutaj przypadkiem, to to jest najważniejszy przypadek w twoim życiu. Jezus powiedział, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. I dalej powiedział, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Ten, kto wybrał Jezusa jako Pana i Zbawiciela, stał się Synem Boga. Synem Boga, który ma prawo do domu tego Boga. Każdy człowiek, który wybrał Jezusa jako Pana i Zbawiciela, stał się częścią nowej boskiej rodziny. A każdy, kto tego nie zrobił, ma szansę. Ta szansa jest dziś. Dzisiaj każdy może przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest dzień, w którym życie twoje może się odmienić. Jeżeli jeszcze nie wybrałeś Jezusa, to podejmij decyzję dzisiaj. Nie mów, że się urodziłeś chrześcijaninem. Człowiek się rodzi albo mężczyzną, albo kobietą. Chrześcijaninem stajesz się w wyniku wyboru. W wyniku tego, że przyjmujesz prostą Ewangelię o tym, że 2000 lat temu Jezus Chrystus, ucieleśniony żywy Bóg, na ziemi tutaj, przeżywszy 33,5 roku i nie zgrzeszywszy, umarł na krzyżu Golgoty za grzechy innych ludzi, a trzeciego dnia wstał z martwych. I każdy, kto uwierzy w to, że Jezus Chrystus jest niezasłużoną ofiarą za życie ludzi, zbawiony będzie. Każdy, kto podejmie decyzję, żeby ustanowić Jezusa Panem swojego życia, po śmierci pójdzie do nieba, a w przyszłości zejdzie na ziemię z Jezusem jako nowy człowiek. Oto Ewangelia. Jeszcze dzisiaj podejmij decyzję. A jeżeli poznałeś Jezusa, to przyjdź tu do nas, uwielbiaj Boga. Przyjdź tutaj i oddaj Jemu chwałę za to, że On Ciebie zbawił. Jezus, wywyższamy Ciebie. Jezus, Ty jesteś Królem i Panem. Jezus, Ty jesteś życiem. Jezus, Ty jesteś światłem. Jezus, Ty byłeś, jesteś i będziesz wciąż ten sam. Jezus, Ty jesteś wiecznym Bogiem. Wiecznym. Wiecznym. Hakoto korolo kotofo koto korolo koroto rarasaja. Podnieś głos do Niego. Powiedz, jak jest wielki. Słuchamy Cię, Jezus! Z kielicha Pana krew wypijam, a
Wywyższamy Ciebie, Jezus! Pana splecione duchy, dwa złączeni Bóg i ja, szczęście przepływa. Chociaż na świecie zło, a w myślach ludzkich zło, we mnie Duch Święty! Jestem ja, a Bóg mym źródłem mocy.
się. Jedyny żywy, potężny, wielki Synu Boga. Ty, który jesteś światłem naszym. Ty, który jesteś Zbawicielem. Jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Jezusie!
sila. Wiarą naszą poruszymy świat. Wiarą naszą poruszymy świat. Jesus, we miss you.
Uwieszamy Ciebie, Jezus. W Twoim duchu, Panie mój, Twoim duchu. Uwielbiam Ciebie. Ciebie. Święty Duch, On jest w zasięgu Twojej modlitwy. On jest w zasięgu Twojej modlitwy. On jest tutaj. Hakuta rafa kata sarama hakati lereme hakada varomoho. Hokoto ira lama ira shakata fakate nemerebe. Yeshua da baria shamakate mido. Habiala! Abbiamo ora sì! Jesus.
żebyś wiedział. Hello? I want you to hear. I want you to hear me. Listen to me right now. Czy dzisiaj jest zupełnie inny czas? Today is a totally different time. Niż to, co było kiedyś. Then what it used to be. Zanim przyszedł Jezus. Before Jesus came to this earth. Ludzie musieli zasłużyć. People had to deserve. Na przychylność Boga. For God's favor. Ale nikomu to się nie udawało. But no one could succeed. Bóg dał przykazania. God gave us commandments. Ale nikt nie umiał ich przestrzegać. But no one was able to obey them. On powiedział, nie zabijaj. He said, do not kill. A ludzie zabijali. But people were killing. On powiedział, nie kradnij. He said, do not steal. A ludzie kradli. But people did. A więc Bóg. So God. Znalazł inny sposób. Found totally the other way. On bardzo nas kocha. He loved us so much. I on wymyślił sposób. And he has made up an idea. Żeby nas uratować. To save us. 2000 lat temu. 2000 years ago. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Boży Syn. God's Son. Ucieleśniony żywy Bóg. Incarnated God. Wszedł na ziemię. He came on earth. Narodził się z kobiety. He was born from a woman. Stał się człowiekiem. And he became human. Po to. For us. Aby wziąć na siebie. To take on him. Cały grzech ludzkości. All the sin of humanity. Bóg przebaczył ludziom. God has forgiven people. Z uwagi na Jezusa. Because of Jesus. Nie trzeba ci się starać. You don't have to struggle today. Nie trzeba usiłować. You don't have to make every effort. Nie trzeba bez przerwy wołać. You don't have to keep calling and begging and beseeching. Wystarczy przyjść. All you have to do is just come. Do Boga. To God. Przez Jezusa Chrystusa. By Jesus Christ. On jest jedyną drogą. He is the only way. Jedyną drogą. He is the only way. Mahomet nie jest drogą. It's not Mahomet. Buddha nie jest drogą. It's not Buddha. Żadna siła na ziemi nie jest drogą. No other power or strength is the way. Tylko Jezus Chrystus. Only Jesus Christ is the only way. Jest drogą do Boga. He is the way to the Father. To wystarczy, the że uwierzysz. It's enough that you believe him. W to, że Jezus Chrystus. That Jesus Christ. Umarł za twoje grzechy. Died for your sin. Wystarczy, że uwierzysz. It's enough that you believe it. Że trzeciego dnia wstał z martwych w ciele. On the very third day he rose from the dead in flesh. I uznasz to za Pana. And you say that he is the Lord. You acknowledge him the Lord. And you will be saved. W Chrystusie Jezusie. In Christ Jesus. Bóg ze sobą ludzi pojednał. God united humanity with him. Szatan jest pokonany. Satan is defeated. Szatan jest zniszczony. Satan is destroyed. Nazywam się Artur Ceroński. My name is Artur Ceroński. Byłem bandytą. I used to be a criminal. Zamordowałem człowieka. I killed a man. Byłem w grupie przestępczej. I was a part of a criminal group. Spędziłem ponad 10 lat w więzieniu. I spent over 10 years in prisons. Handlowałem narkotykami. I used to be a drug dealer. Ale któregoś dnia. But one day. W więziennej celi. When I was there in prison cell. Upadłem na kolana. I fell down to my knees. I powiedziałem, Jezu. And I said, Jesus. Przyjdź do mojego życia. Come to my life. Pomóż mi. Help me. Nikt mi nie mógł pomóc. Nobody was able to help me. Wszyscy sędziowie w tym mieście. All the judges in this city. Wydawali na mnie wyroki. Were sentencing me. Bandyci chcieli mnie zabić. The criminals wanted to kill me. Trzykrotnie umierałem od kokainy. It was three times I was dying of drugs and cocaine. Ale Jezus Chrystus. But Jesus Christ. Dał mi szansę. Gave me a chance. W Chrystusie Jezusie. In Christ Jesus. Jest szansa dla każdego. There is chance for every one of you. Nie jesteś zbyt wielkim grzesznikiem. You are not too big sinner. Przyjdź do Jezusa. Just come to Jesus. Nie mów też. Don't say, że nie potrzebujesz Jezusa. That you don't need Jesus. Bo jesteś dobry. Because you are good enough. W piekle jest wielu dobrych ludzi. In hell there is place for many good people. Słowo Boże mówi. The word of God says. Że nie z uczynków jesteśmy zbawieni. That we are not saved by good deeds that nie we do. Nie można zasłużyć na zbawienie. You cannot deserve salvation. Przez to, że jesteś dobry. Because you are just a good person. Człowiek może być bardzo dobry. A man can be a really good person. Ale jak nie przyjmie Jezusa. But if you don't accept Jesus to your heart. To pójdzie do piekła. You will go to hell. Dzisiaj Bóg cię ratuje. Today is the day of salvation. Zawołaj do Niego. Cry out to Jesus. Całym swoim sercem. With all your heart. A On and he zmieni twoje życie. Will change your life.
forever. Hallelujah! Hallelujah! Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Wywyższamy Ciebie, Królu. Ty, który jesteś Zbawicielem naszym. Hallelujah! Wielbimy Ciebie. Pata safaka jarala maka kapaka to yoko to koko dogo roma kapaka taka jarala ma hegede. Nie opuszczę.
Nawet jeżeli nie czujesz Jego obecności, to On jest. On jest w Twoim duchu. Jesteś z Nim zjednoczony, jesteś z Nim jednym duchem. Nie możesz stracić tego, co zrobił dla Ciebie Jezus. Nie możesz stracić zbawienia. To droga w jedną stronę. To Twój Bóg, to Twój Bóg, Twój Bóg. Alleluja. Święty Duchu, uwielbiamy Cię. Ty, który czcisz Jezusa. Ty, który przypominasz nam wszystko, co powiedział Jezus. Święty Duchu. Elailo marilaile te kedeleba. Elamo, elamo, elamo. Sika na mana marala. Abirero, porozmawiaj z nim. O, powiedz przyjacielu mój, mój starszy bracie, elao shakatia ne mara. Takiego, czego nie mówiłeś dawno do Niego. Podziękuj Mu za coś, za co nie dziękowałeś Mu tak dawno. Hallelujah.
dziś najcenniejszy jest i Ciebie uwielbiam. Święty, 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 święty jest Pan Bóg Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa Królowi Królów pieśń. Tyś najcenniejszy jest i Ciebie uwielbiam. Godzien chwały jest Baranek, ten co poszedł na śmierć, ten co oddał życie swoje. Aleluja. Godzien przyjąć cześć. Godzien chwały. Aleluja. Jest Baranek. Święty, święty jest Pan. Temu, który jest na tronie, niech brzmi nowa pieśń. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa Królowi Królów pieśń.
godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na dłonie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na dronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na dronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Alleluja. Jesteś godzien. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Jeszła, 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 Jeszikapę, 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 jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien, by Cię czcić. Jesteś godzien. Święty Bóg na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Ożyw przed chwilą, ożyw przed chwilą. Jesteś godzien, by Cię czcić. Ożyw przed chwilą, jesteś godzien. Na tronie swym, jesteś godzien, by Cię czcić. Do każdego aspektu duszy. Jesteś godzien, do każdego aspektu duszy. Do każdego aspektu duszy. Jesteś godzien. Ożyw przed chwilą, Hallelujah. Hallelujah. W Chrystusie Jezusie jest ratunek i pomoc. Ratunek i pomoc. Hallelujah. Z każdej sytuacji, z każdej rzeczy ratunek i pomoc.
Hallelujah. Tam na krzyżu Golgoty. On nie tylko umarł za nasze grzechy, ale On wziął na siebie nasze choroby, nasze niemoce, bóle, problemy, biedę. On wziął na siebie każdą niemoc. Jezus Chrystus. On wziął na siebie wszelkie przekleństwo, aby ludzie mogli być błogosławieni. Tam nastąpiła potężna wymiana. Religia o tym nie mówi. Religia mówi, że musi ci być w życiu źle i że to jest wtedy najlepiej, jak jest ci źle, bo w niebie dostaniesz nagrodę. Ale Słowo Boże mówi inaczej. Słowo Boże mówi, że Jezus stał się przekleństwem, bo przeklęty, kto został przybity do krzyża. On stał się przekleństwem, abyś mógł odziedziczyć błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Bóg chce, aby ludzie Jego byli błogosławieni. Błogosławieni wszędzie, gdzie pójdą i czegokolwiek dotkną. Słowo Boże mówi, że będziesz głową, a nie ogonem. Głową, a nie ogonem. Jeżeli dzisiaj masz z czymś problem, to w Jezusie Chrystusie jest rozwiązanie. Kto z was choruje na jakąkolwiek chorobę, przyjdź teraz, zostaniesz uzdrowiony. Jakakolwiek choroba. Nie ma takiej choroby, której nie wziął Jezus na siebie. Kto z was choruje? Niech każdy chory przyjdzie tutaj. Niech każdy, kto ma problem, przyjdzie tutaj. Wiele rzeczy pochodzi od demonów. Demony związują ludzi. Demony zabierają ludziom to, co od Boga ludzie mieć mogą. Jeżeli tu przyjdziesz, zostaniesz uwolniony od demonów, bo szatan został pokonany. Szatan został pokonany. Szatan nie posiada żadnej mocy. To zwykły buntownik z chóru Boga. Nikt ważny. Jezus Chrystus. On jest potężny. Słowo Boże mówi, że jeżeli oddałeś życie Jezusowi, to będziesz deptał po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjaciela i nic ci nie będzie. Jeżeli potrzebujesz uwolnienia, przyjdź. Potrzebujesz uzdrowienia, przyjdź. Dzisiaj to się stanie, nie jutro. Dzisiaj twój rak zniknie. Dzisiaj zniknie twoja choroba oczu. Dzisiaj zniknie problem z kręgosłupem. Dzisiaj, właśnie dzisiaj. Dzisiaj zostaniesz uwolniony od nałogów. Hakapata sarala madawa kadalalaj. Hallelujah. Nie musisz na to zasłużyć. Zostało to dane w pakiecie. Wszelkie zło należne człowiekowi spadło na Jezusa, aby wszelkie dobro przynależne Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło ludziom. Hakatawa rabalarase. To jest łaska. Łaska, niezasłużona przychylność Boga dla człowieka. Przyjdź, jeśli potrzebujesz. Każdy twój problem zostanie rozwiązany. Podchodźcie. Każdy, kto potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia. Podchodźcie teraz tutaj do mnie. Bliżej, nie bójcie się. Chodźcie. Kto potrzebuje jeszcze? Ewangeliści, módlcie się o nich. Pouzdrawiajcie ludzi. Uzdrówcie tego człowieka. Kto jeszcze potrzebuje uzdrowienia? Kto potrzebuje uwolnienia? Przyjdź! Diabeł to frajer! Nie pozwól na to, aby dotykał twojego życia. Lekarze postawili już kropkę. Hallelujah! Tam jest następny człowiek. Podejdźcie do Marka. Módlcie się o niego. Niech o niego się modlą. Tu jest kobieta następna. Ewangeliści, módlcie się. Dla niego wystarczy trzy osoby. Następni do następnych podchodźcie. Hallelujah! Ty w życiu tron nakwędrać. Pouczajcie ludzi, pouczajcie! Stawajcie tutaj, stawajcie. Każdy chory człowiek. Siebie wziął strach, gorycz, ból. Wszelka choroba odchodzi. Abyś mógł.
Teraz. Mój szotoran, przez imię Jezus. Stawił ślad, tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd. Nie pozostawaj w swoich niemocach. Ofiarą był. Uciec Bogiem mocy. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron. God wants to help you. Każdy człowiek. Every man. Rodzi się na ziemi albo mężczyzną, albo kobietą. Is born male or female to this world. Homoseksualizm jest natury demonicznej. If you are homosexual, you need to know it's demonic nature. Bóg chce uwolnić dzisiaj God każdego. Wants to set you free. Od demonów homoseksualnych. Demons of homosexuality. Jeżeli masz problem z tym. If you have a problem with it. Przyjdź tutaj. Come here, come up to us. Demony homoseksualne wyjdą z ciebie. Demons of homosexuality will leave you. Ja byłem pod wpływem tych demonów. I used to be touched by these demons. Ja miałem z tym problemy. I used to struggle with this issue. Ale Duch Święty, but Holy Spirit, wyprowadził mnie z tego. Led me out of this problem. Uczynił ze mnie normalnego faceta. He made me a normal man. Któremu podobają się kobiety. And I like women. Jeżeli jesteś facetem. If you are a man. Któremu podobają się inni faceci. Who like other men. Albo kobietą. And if you are a woman. Której podobają się inne kobiety. And you
feel attraction for the other woman. Jesteś do uwolnienia od demonu. You need to be set free from demons. Są takie demony. There are demons like that. Od tysięcy lat. For a thousand years. Kiedyś były. There used to be. W plemieniu Midianitów. In the flames. Tam było po dwóch królów. There were two kings there. Ale Bóg, but God, ma dla ciebie lepsze życie. Has a better life for you. Przyjdź do Jezusa. Come up to Jesus. A duchy homoseksualne, and homosexual spirits, wyjdą z ciebie. Will leave you. Nie bój się. Do not be afraid. Będzie lepiej niż teraz. You're gonna have a better life than today. Diabeł to pała. Devil is a loser. On chce. He wants. Okręcić cię wokół palca. To control your life entirely. Nie pozwól mu na to. Do not allow him to do it. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Jest siłą. Is the power. Jest mocą. He is the power. I pokonał diabła. And might, and he conquered the devil. I ma dla ciebie normalne życie. And he's got a normal life for you. Jeszcze dziś. Today. Przyjmij ratunek. You can accept salvation. Hallelujah. Uwielbiajcie Boga. Wywyższamy cię, Jezus. Wywyższamy cię, Jezus. Alleluja! Wywyższamy cię, Jezus. Hakata waka yarala mahaka waka dadasi. Eko marala bahaka dinene merala. Alleluja! Yeshua da ramizai. Wywyższamy ciebie, Jezus. Yeah.
go ze szczerego serca. Zawsze otrzyma od niego odpowiedź. Jeżeli jest w tobie jakaś głębina, która woła, szczerze woła, to odezwie się głębina, która jest w nim. To prawo przyciągania. Energeo. Przyciągniesz. Oto On. Bóg, który jest odpowiedzią na twoje pytania. Człowiek nie odpowie ci na nie. Może troszkę, ale niewiele. Są pytania, na które tylko On potrafi odpowiedzieć. Przyzwij Go. On tu przyszedł, aby owce Jego miały życie i to życie w obfitości. Halleluja. Wezwij Go do miejsca swojego niezrozumienia. Miejsca, w którym nie wiesz jak dalej. Nie widzisz. Bo jest Duchu Święty. Widzę dotąd. Mogę tylko tyle. Skończyłem się gdzieś. Ale wiem, że jest dla mnie więcej. Że jest dalej. Hamatyno morochodis. Wiem, Duchu Święty. Głębina, która jest we mnie, przyzywa głębinę, która jest w tobie. Ty jesteś odpowiedzią moją. Światłem moim. Nela prajdek, nela prajdek, nela des. Aniołowie Boga. Wzywam was na to miejsce. Usługujcie ludziom. Usługujcie ludziom. Usługujcie ludziom. Usługujcie. Cichy szept odwagi. Tom. Hamar la rede glory de nedrede cesa. Troje ewangelistów, uwolnijcie go od alkoholizmu. Słowo Boże mówi, że nie ma nic. Podejdźcie do niego, to jest ten człowiek. Trzy osoby podejdźcie. Jedna niech prowadzi, uwolnijcie go od alkoholizmu. Pouczcie go. Słowo Boże mówi, że nie ma nic niemożliwego dla tego, który wierzy. Nic. Nic. Waluta tu na ziemi. Wiara to twoja waluta. Halleluja.
Mnie Bóg uwolnił od narkotyków. Parę przecznic dalej umierałem przy swoim BMW. Stawało mi serce od kraka. Ale Jezus uratował moje życie. I dzisiaj mogę spać w kokainie. Dzisiaj kokaina nie jest moim panem. Dzisiaj moim panem jest Jezus. To jest wolność. Jak coś cię zniewala, przymusza, bo to jest demon. Ale mamy władzę nad demonami. Władzę. Demonów nie trzeba się bać. Demony trzeba tępić jak bezpańskie psy. Hallelujah. Tam, gdzie ty przestajesz móc, tam zaczyna się wiara. Wiara! Diabeł boi się wiary! Religii się nie boi w ogóle! Ale wiary się boi! Wiary! Maka faka te serele bahata basa! Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy! Nie wierzy w byle co! Tylko w Jezusa! A wiara w Jezusa to nie jest wiedza! Wiara to pewność! To pewność! Ja jestem pewny Jezusa! Dlatego nikogo się nie boję i niczego się nie wstydzę! Bo Jezus mnie wyswobodził! Kiedy uwierzysz w Niego, powierzysz Mu swoje życie, to ta swoboda stanie się Twoim udziałem. Hamada serelene badasa. I nie mów, że nie potrzebujesz, bo Słowo Boże mówi, że wszyscy popłądzili. Wszyscy i brak im chwały Bożej. Ale są usprawiedliwieni za darmo. Halleluja. Za darmo. Chcesz niebo za darmo? Czy chcesz się wiecznie bujać u diabła na smyczy? Niebo jest za darmo. Chcesz niebo za darmo? Jeszcze dziś przyjmij Jezusa. Ja wzywam Twojego imienia Jezus nad wszystkimi ludźmi, którzy dzisiaj słyszą prostą Ewangelię. Według Twojego słowa, że nad kim wezwane będzie Twoje imię, ten zbawiony będzie. Wierzymy w to, Jezus. Jezu mój,
imię Twe. Maranatha! Hakato voko to korolo gloris! Rymaka voko to koju rolo koka aveleseja! Nero! Nero! Duchu proroczy! Wypełniaj Kościół! Wypełniaj Kościół! Maravaka tako to kodor! Neloko i szakadira barabarasa! Niech widzą dalej! Niech słyszą więcej! Niech rozumieją głębiej! Mavaka taka rolo kodowoko! Duchu proroczy! Wypełniaj Kościół Twój! Proroczy, wypełniaj Kościół Twój. Jela mary lary deseka na napodę. Niech odwaga rośnie. Odwaga, odwaga, ja proklamuję odwagę. Nad Kościołem Mocy i nad całym zespołem apostolskim obóz Boży. Ja proklamuję odwagę. Odwaga, odwaga, odwaga. Ja proklamuję mądrość. Mądrość. Ja proklamuję manifestację darów duchowych. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa ja przeklinam wszelką religię nad ludźmi w Kościele Mocy, nad całym zespołem apostolskim obóz Boży. Ja przeklinam wszelkie czarnowictwo w imieniu Jezusa. Mawa katarala dama sekedele hakadalai. Alleluja! Światło, 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 światło. Elamara bada sika darala da basika darenazis. Elohenu marala bada syna nalaj. Wchodzi w twój umysł światło. Rozumiesz, że możesz więcej niż do tej pory. Po prostu to utrwal aktem wiary teraz. Powiedz tak, Panie Boże mój. Mogę więcej. Każda moja porażka, która była do tej pory, jest odcięta w tej chwili w imieniu Jezusa. Przez krew Jezusa odcięta. Alleluja! Alleluja! Nieważne, co było wczoraj. Ważny jest dzisiejszy dzień. Dzisiaj. Bóg jest dzisiaj. Nie ma Boga wczoraj. Wczoraj przeminęło. Oto wszystko jest dzisiaj. Alleluja! Wczoraj przeminęło. Jutro to historia będzie. Jutro. Jutro będziesz wspominał tylko. Dzisiaj. Wczoraj już całkiem nie ma. Myśl tylko w ten sposób. Tylko. Dzisiaj. Powiedz, jesteś moim Bogiem dzisiaj. Alleluja. Abata seke nele hoho dolomorolo. Żebyś grał jeszcze, Przemku, bardzo proszę. Chcę wam powiedzieć coś. Usiądźcie, proszę. Thank you.
teraz mnie słychać? Tak? Okej. Okay. Przyjaciele, chrześcijaństwo to nie jest noszenie ciężarów na sobie. Bycie chrześcijaninem nie polega na tym, że nosimy ciężary i że modlimy się do Boga i mówimy: Panie, wzmocnij nas, żebyśmy mieli więcej siły, aby dźwigać te ciężary. To nie jest chrześcijaństwo. Bóg nie zbawił cię po to, żebyś dźwigał swoje ciężary. Żebyś spinał się i mówił: Panie Boże, daj mi więcej siły. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to nie jest meeting anonimowych alkoholików, gdzie się mówi: Panie, pomóż mi, abym dał radę z tym, czego zmienić nie mogę. Nie, to nie jest chrześcijaństwo. Jezus powiedział: moje jarzmo jest lekkie. Lekkie. A więc jak jest ci gdzieś w życiu ciężko, to znaczy, że Jezus nie objął tej dziedziny jeszcze. Bo jest ci ciężko. Ciężko ci ze sobą, ciężko ci z kimś, ciężko ci gdzieś. To nie jest chrześcijaństwo. Nie dajcie się oszukać. Pamiętam, jak poszedłem do więzienia już po moim nawróceniu za stare sprawy. Wyciągnięto mi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i zamknięto mnie do więzienia. I ja na początku mówię: Panie Boże, jak mi ciężko. Ale bardzo szybko mnie Duch Święty wyprowadził z tego. I powiedział: Artur, jest ci tak, jak wierzysz, że ci jest. Ja mówię: Panie Boże, dowożą mi ciągle nowe sprawy. Wyjechało co dopiero Centralne Biuro Śledcze. Przyjechała prokuratura. I tak dzień po dniu. Aż sobie zeszyt założyłem. I któregoś dnia siedziałem na łóżku w więziennej celi i tak chyba mi było najciężej już wtedy. I czytałem sobie Pismo Święte i zrozumiałem, że dałem się wkręcić. Broniłem się sam. Miałem już $500,000 zarzutów i przychodziły następne sprawy. A ja myślałem o tym, jak się wybronić, jak wrócić do domu, do żony i dziecka. I zrozumiałem, że dałem się wkręcić. Przypomniałem sobie, że jedno z imion Ducha Świętego w Piśmie Świętym to Parakletos. Wiecie, co oznacza parakletos po grecku? Adwokat.
A ja właśnie siedziałem i myślałem, Boże, skąd wezmę tyle pieniędzy na dobrego adwokata? Jak się mam bronić, Panie? I wtedy zrozumiałem, że on, największy adwokat, jest we mnie. I usiadłem, popatrzyłem, powiedziałem, Jezus, Twoje jarzmo jest lekkie. Siedzę w celi. Wszystko wokół się wali. Moja żona nie dostaje widzeń. Nie wiem, co będzie. Ale Twoje jarzmo jest lekkie. Składam na Ciebie mój ciężar. Halleluja. Zamknąłem pismo. Podszedłem do kolegi, który leżał na łóżku obok. I mówię do niego, zagramy w skrable? A on mówi, jesteś w stanie grać w skrable? Ja mówię, nie mam żadnych problemów, więc zagrajmy w skrable. Czym się mam martwić? Nie mam czym się martwić. Od tego dnia zaczęła się manifestacja Bożej mocy w moich sprawach karnych. Dzień po dniu. Dzień po dniu. Wszyscy szli mi na rękę. Nie wziąłem żadnego adwokata. Wszystkie sądy zaczęły być mi przychylne. Ja dziś dbam o to, aby nie chodzić w obciążeniach. Jeżeli tylko chodzę w obciążeniu, przychodzi ono na mnie. Natychmiast uznaję to za atak diabelski. Jeżeli jesteś dzisiaj w obciążeniu, ciąży coś na tobie, a bardzo łatwo zobaczyć, czy coś na tobie ciąży. Jak nie odczuwasz wewnętrznego stanu szczęścia, który graniczy z pewnego rodzaju obojętnością na to, co się dzieje wokół, czyli jeżeli nie jesteś wyluzowany, to znaczy, że jesteś obciążony. Albo jesteś wyluzowany, albo obciążony. To proste. Jeżeli jesteś obciążony, to jest diabeł. On chce, żebyś był obciążony, spięty. Żebyś miał ciśnienie 170 na 110. On tego chce. Ale Bóg powiedział, moje jarzmo jest lekkie. Lekkie. Powiedz, Panie Boże, dałem się wkręcić. Nie będę więcej chodził w obciążeniach. Składam na Ciebie każdy ciężar. Każdy ciężar. Ciężar o sprawy zawodowe, ciężar o rodzinę, ciężar o dzieci, ciężar o żonę, o męża, ciężar o służbę. Składam na Ciebie wszelki ciężar. Jestem wolny. Lekki jak latawiec. Hapata sarala madase. Diabeł chce, żeby Cię ściągać w dół. Bóg chce, żebyś szybował. Ten świat przemija. Tego świata się nie ratuje. To wszystko szlak trafi. Tutaj budują, robią. A któregoś dnia aniołowie Boży zakończą ten cały proceder. Ludzie wyjdą rano do swoich firm. A przy każdej firmie będzie stał anioł i będzie mówił dziś zamknięte. Nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Kiedy Lot opuścił Sodomę i Gomorę, gdzie zginęła jego żona, to jest napisane, szedł Lot i postanowił odpocząć i wszedł do pobliskiego miasta, które zwało się Luz. To słowo Boże. Wyluzuj. Kościół napięty to kościół nieskuteczny. Diabeł chce, żebyś był napięty. Diabeł chce i mówi, zobacz, zobacz, co się stało, zobacz, jak wiele rzeczy ci się zawaliło. Wiesz, co mu powiedz? Zamknij mordę, gnido. Tak mu powiedz, ponieważ Jezus, powiedz mu, jest moim odpocznieniem.
Jestem wyluzowanym chrześcijaninem. Wyluzowany nie oznacza, że jesteś niezdatny do działań na rzecz królestwa. Nie. To oznacza, że się nie spinasz. Idź i szerz królestwo przez moc Świętego Ducha i nie myśl, że potrzebne jest do tego twoje napięcie. Modlę się, Ojcze, o ludzi dziś. Święty Duchu, ja przeklinam wszelki ciężar nad ludźmi tutaj. W imieniu Jezusa. Ja odcinam się od ich ciężarów przez imię Jezus. Ja ustanawiam w imieniu Jezusa swobodę w Duchu Świętym. Swobodę w umyśle, w emocjach, w działaniach. Hallelujah.